Zagrał, zaśpiewał zespół de Cure Ja Państwu obiecałem rozmowę o wyścigu prezydenckim tak rozmowa będzie w studiu Marek Jakubiak Były poseł, poseł INSPE, prezes Browarów Ciechan, dzień dobry Dzień dobry, dzień, dzień dobry, kłaniam się Szóstka albo i siódemka, bo tam jeszcze ktoś się zgłasza Ale szóstka się liczy panów polityków I jedna pani polityk Będzie się ubiegać o tytuł O stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Bosak Jako ostatni się zameldował do tej szóstki No to może nie ostatni Bo jeszcze czas na następnych kandydatów Mam nadzieję eee, Weryfikacją będzie zebranie 100 tysięcy podpisów eee, Tu poradzą akurat sobie. poradzą sobie eee, Spokojnie Natomiast tam widzę, że tam jeszcze tacy Zawodnicy kolorowi tam jacyś startują eee, no Ale tutaj weryfikacja ale tu zawsze będzie, Przez 100 tysięcy podpisów Będzie weryfikacja Na początku bym się nie przyzwyczajał do tych nazwisk Bowiem zebranie dzisiaj 100 tysięcy podpisów jest wyzwaniem organizacyjnym. No ale tak, mamy Andrzeja Dudę, mamy Kidawę Bońską, mamy Kośniaka Kamysza, mamy z SLD, kto będzie. Ach, SLD będzie pan Biedroń, mamy Bosaka, no i mamy Hołownię. Zawsze jak się. Przepraszam, jak ktoś mówi, że kandydatem na prezydenta jest Biedroń, ja się śmieję, nie wiem dlaczego. No, ja bo... obieca, że jak zostanie prezydentem, to, to, to nie wejdzie do, do pałacu. Nie, 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 pan Biedroń wczoraj zdaje się za że jak będzie prezydentem, to dla niego wszyscy będą partnerami. E, tak, premierzy i ministrowie <laughs> będą dla niego partnerami. No powinien i uważać, co się, mówi. I zrobiło się wesoło na Twitterze, ale to może jakieś takie niepolityczne żarty. Nie wiem, czy wypada, bo zaraz... Nie, to jak na wszystko jest polityką. To, tak. też, to też. Biedroń musi wiedzieć, że niesie za sobą pewien bagaż i on musi wiedzieć, co on mówi. E, czasami powie tak, że jest wesoło wszystkim, tak jak nam dzisiaj w studio i państwu przed odbiornikami. No dobrze, to jeszcze... Do pana Biedronia wrócimy. A co, jak premiera będzie kobieta? Wtedy Przeci... będzie problem. Premierka. Premierka będzie czy też będzie, ponieważ no dobrze koniec tych okropnych. Nie, dlaczego? Kobiety, szczególnie Polki, muszę Państwu powiedzieć, że jak widziałem ranking zawodowy Polek i ich aktywność na polu zawodowym, to Polki absolutnie są liderami w Europie. Liderkami, przepraszam, są w Europie. I na przykład najbardziej przedsiębiorczymi kobietami są Polki. I to ja jestem dumny z Polek. Zresztą to jest. To jest najlepszy produkt, taki w cudzysłowie oczywiście Rzeczypospolitej. No, mamy bardzo atrakcyjne. Y, y, bardzo zaradne i bardzo inteligentne kobiety no, bo polskie dziewczyny mają najwięcej witaminy kiedyś śpiewał, A, tak, no, tak się śpiewał dla tak Kabareciarz pan Rosiewicz ale dobrze pamiętam no dobrze to zanim przejdziemy do biedronia zanim do kobiet zanim do Kilda Bońskiej, to panu chyba najbliższy swego razu kandydat czyli Krzysztof Bosak dlaczego najbliższy no, współ... ruch narodowy jakaś wspólna droga przez pewien odcinek życia politycznego państwa łączyła no tak, to, to już można powiedzieć lata temu. Krzysztof Bosak jest młodym, inteligentnym człowiekiem, tylko tyle, że. Nie ma no, żadnego doświadczenia życiowego. No. To jest ja ja po prostu 40, nie 40 lat. Ja, ja tam e, artykuł taki e, e, udzieliłem takiego wywiadu w, w polityce.pl e, I, e, i tam powiedziałem, że po prostu no, ja jestem zatrwożony taką, e, taką nieodpowiedzialną postawą e, e, konfederatów. Robią po prostu happening z, z tak gigantycznego przedsięwzięcia jak kandydowanie na prezydenta Ale prawybory im świetnie wyszły. Tak, to Prawdziwe powiedzieć. były 16 zjazdów wojewódzkich. Prawda. w Warszawie ponad tysiąc osób głosowało. Gdzieś tam też prawie tysiąc osób. Zainteresowanie. Ja oglądałem tą ostatnią konwencję, gdzie już wybrano tego kandydata. To były emocje. Nagle Brown był na pierwszym miejscu. Hmm. Potem było, to wszystko było ciekawe. To wszystko I było udane. ciekawe. To coś około 6 tysięcy ludzi wzięło w tym udział. W porównaniu z Platformą, ja gdzie przyszedł... była taka... Każda Platforma ma w ogóle 6 tysięcy swoich członków. Natomiast ja chcę tutaj absolutnie oddać szacunek. No, szczególnie tym, którzy z tyłu stoją, czyli Witek Tumanowicz i tak dalej. Wszyscy organizatorzy, którzy z tyłu absolutnie zrobili niesamowitą rzecz i za to trzeba pochwalić. A i pan powiedzieć... nie wystarczył? Dlaczego? Były takie informacje, że był pan zaproszony, że może też by pan stanął w szranki? Ja odpisałem, traktując bardzo poważnie Poważnie to zaproszenie odpisałem panom i nie opublikowano tego, więc. Nie, no, wie pan, ja uważam, że to oczywiście mamy tutaj do czynienia, dlatego wymieniłem jedno nazwisko z Ruchu Narodowego, bo to był pomysł Ruchu Narodowego i ja wiedziałem, w którym to kierunku idzie. Najbardziej zorganizowaną grupą jest Ruch Narodowy, oni są w zasadzie zdyscyplinowani, natomiast wolnościowcy, kto wolnościowcowi będzie kazał głosować albo nie głosować, albo iść na wybory, nie iść na wybory, no to kto chciał, to poszedł. Ale tam dyscypliny takiej nie ma. Tam raczej, w sferze ideologicznej, wszystko się dzieje. A w ruchu narodowym każą, to idzie. Autobus podjeżdża, jadą i tyle. No, ale Krzysztof Bosak mógł przegrać. Wygrał na pewno niewielką przewagą głosów elektorskich nad Grzegorzem Braunem. Gdyby nie decyzja pana Dżambora, to... No to kto wybrał to Grzegorz... Bosaka? No, bosaka wygrał pan poseł Dziambor. No i widzi pan. <laughs> I nad... Ale tak było? To jest no, zdanie prawdziwe? No, no to jest zdanie prawdziwe, no. dlatego że zrobiono przerwę. Pan poseł Dziambor ogłosił, że chce ze swoimi elektorami się spotkać, i tam po prostu podjęli decyzję, żeby oddadzą głosy nie na Brauna, tylko na bosaka. I w ten oto sposób bosak został kandydatem na prezydenta. E e oczywiście. Jak, jakby no jest, jest mam, mam dwie myśli, które się zwalczają wzajemnie, bardzo trochę dziwnie zabrzmiało, ale jednak. Krzysztofa Bosaka, człowieka takiego zamkniętego trochę w sobie, takiego którego trzeba naprawdę, żeby polubić, trzeba go poznać wewnętrznie. I odpowiedzialność prezydencka. Ja po prostu ja gdybym, na przykład ja miał propozycję startowania na prezydenta, to ja bym naprawdę nie spał parę nocy, bo to jest tak gigantyczne, taka gigantyczna odpowiedzialność. To jest przedsiębiorstwo prezydent, ale to jest, to jest nie, około tysiąca ludzi pracujących. Jest nieprzygotowany, niegotowy, nie Nie, ale ja, ja myślę, że trzeba mieć jakieś bota? doświadczenie w ogóle, obowiązki wynikające z pracy. To trzeba, a to jest 40 lat życiorysu. rysu. się mapą wydatków państwa, którą kiedyś stworzył dla Fundacji no Republikańskiej. No i mówi u Mazurka w radio, że to jest absolutnie jego projekt od samego początku, a na stronie tej Fundacji Republikańskiej jest napisane, że wzór zaczerpnięto z Fundacji Amerykańskiej, jakieś gdzieś tam. gdzieś tam. Tam nic nie jest napisane, że był szefem jakiegoś zespołu i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest jakiś PR, który łatwo skarcić jest, sprowadzając to do rzeczywistości. Więc ja myślę, że budowanie sobie przeszłości na, na bazie jakichś takich. Wygórowanych, że tak powiem, opinii o sobie czy działalności swojej nie jest niczym dobrym, szczególnie dla kandydata na prezydenta. Hmm. Ale zamieszcza w tych wyborach Krzysztof Bosak, mimo tego, że nie ma doświadczenia, że, że, że nie ma takiego dorobku życiowego, jak powinien mieć. No, ja mam nadzieję, że ludzie wyborcy kierują się rozsądkiem. Mam nadzieję, że wiedzą, jak ważne to są wybory. Ja mam nadzieję, że, że wiedzą, że patrząc w tej chwili na przykład na Senat, na pana marszałka, że. To, że dzisiaj, że dzisiaj zmiana, czy też w ogóle zmiana kierunkowa, czyli wprowadzenie opozycji totalnej zamiast Dudy, może spowodować absolutnie odwrócenie koniunktury wszystkiego w Polsce i to się z, zderza z takim oto pojęciem, kiedy Angela Merkel wzywa kraje narodowe do pozbywania się własnej narodowości. No, ludzie, no to trzeba mieć odpowiedzialność jakoś w sobie, no to mamy swoją swoją polskość stracić, będziemy sobie pisali na, na dropsach Poland, Poland, tylko tyle, że, że Polska będzie podległa we wszystkim zachodowi, widać co oni wyprawiają i widać o co im chodzi chodzi. To jest tak, że Unia Europejska, ten projekt yy, yy, niemiecko-francusko, yy, a tam brytyjski wtedy, yy, yy, dzisiaj chce zagarnąć Polskę. No, przecież to widać. No, przecież to naprawdę... I to jest stawką tych wyborów prezydenckich? O tym powinien rozmawiać kandydaci? Walka o Polskę, no, to nie ma opcji takiej, to, ale to jest bitwa o Polskę. No. I Krzysztof tak ja w, nie... w tej bitwie jako kto występuje i, i czy powinien występować, no. czy ma szansę, żeby, żeby kilka tematów wprowadzić do debaty. Gdyby publicznej. Grzegorz Braun startował za którego trzymałem kciuki, to startowałby człowiek, który ma za sobą życiorys, który, który cały czas widzę wyraźnie, że on się zaczyna kształtować, mniej już radykalny jest. Natomiast... Czysta, czy, czy ma kontakt z rzeczywistością pełen? Coraz częściej ma. I yy, 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 coraz częściej. Ja, ja nie widzę takich już dzisiaj, jak przed Dosejmu, Sejmu, takich jakichś yy, yy, konstrukcji wypowiedzi, które, które oczy otwierają bardzo szeroko. Yy, I Grzegorz Braun, w, ponieważ yy, mam zaszczyt znać pana Grzegorza, w, yy, w kontakcie osobistym jest bardzo przyjemnym, uśmiechniętym yy, panem. I yy, szczerze mówiąc, to był Kandydat konfederacji, który mógł naprawdę namieszać w tych wyborach. Natomiast wybieranie y, 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 pana, y, którego no, osobiście y, lubię, no, ma tą książkową retorykę i tak dalej, i tak dalej. No takie zdania wyuczone. No dobrze, no nie, nie, co prawda nie, nie trzymam kciuków, natomiast życzę jak najlepiej. To jeszcze wróćmy do, do innego kandydata, gdzie te poszła część pana byłej formacji, czyli Kuki z 15. Kośniak kamysz już startuje, nie od dziś wiadomo, że będzie się ubiegał. Też który mówi o Polsce, mówi o historii, mówi o tradycji. No tu mam, tu mam, zresztą, ja otóż kilka razy mówiłem o Państwa. Pan Krakowa i. No w tak, ogóle. tak. Wicepremierem był przecież. Doktora zrobił w Atlancie. Jest, jest człowiekiem, że tak powiem, wszechstronnym. To jest rodzina polityków i tak ja dalej. Ale nie chcę mu tu robić żadnej kampanii. Ale my, szczerze mówiąc, w jednej ławce siedziałem w nim w Sejmie trzy lata i muszę powiedzieć, że to jest bardzo przyjemny człowiek. Natomiast czy zostanie oceniony tak, jak myślisz, że zostanie oceniony, no to okaże się to bardzo ciekawe, powiem, bardzo ciekawe y, wybory. Natomiast y, szczerze mówiąc, y, no kłopot, będzie kłopot w tych wyborach. Dla kogo? Dla wyborców. Kogo wybrać? Kogo wybrać, tak. A, A dla pana też będzie kłopot, yy... kogo wybrać? No pewnie tak. Yy, jeszcze jest albo. Czwórka. Czwórka. Pewnie nie. <laughs> jest, już może Biedronia omówiliśmy i tyle wystarczy, no ale jest kida ona ma szansę, żeby wyrosnąć na. Męża, znaczy na osobę, która będzie miała format prezydencki. O. Wie pan, politycy różnią się na, na tych, którzy wychodzą na mównicę, machają ręką i mówi, mówią do ludzi słuchających: idziemy i ludzie idą. I na tych, którzy machają rękami, a ludzie nie wiedzą o co im chodzi. I niestety, pani marszałek taką osobą jest, że ona nie porywa tłumu za sobą. Częste gafy językowe, e, zdarzające się stawiają ją gdzieś tam za chwilę, pewnie w kolejce po puchar petru. E, więc myślę, że jest kłopot, mają kłopot. Po prostu nie ma tego czegoś. nie? E, o ile ja kiedyś słuchałem kośniaka kamysza dwukrotnie miał przemówienia w Sejmie, które były porywające, o tyle ostatnio nie słyszę tego w jego głosie. E, więc szczerze mówiąc, Muszą, muszą zajrzeć do, albo z kimś porozmawiać na ten temat, jak prowadzić kampanię, żeby te kampanie były porywające. Kidawa Bońska wczoraj powiedziała, że Jarosława Kaczyńskiego nie interesuje świat, nie interesuje go Europa, go obchodzi tylko Polska. To, to cytat z pani. I to miałaby obecne rozumiem no, wobec. I teraz, i teraz pani zobaczmy Maszaki, startuje na prezydenta Polski. Największy problem dzisiaj, czy kandydat po angielsku mówi, czy nie, przecież on nie startuje na premiera Wielkiej Brytanii, tylko na prezydenta Rzeczypospolitej. Otóż ja a tak, prezydent Duda był ostatnio skrzyczany przez te wszystkie środowiska, że brzydko mówi, że w ogóle powiedział tam o jakichś czarnych owcach, że taki, taką minę miał i tak dalej. No właśnie tak trzeba czasami. No to dalej. Ojciec narodu, którym Zwie się prezydent Rzeczypospolitej Pierwsza osoba w Polsce powinna Niezbyt często występować Ale powinna występować w momentach rozstrzygających I powiedzieć dość tego Wy do siebie, wy do siebie Będzie taki, taki, koniec Taki był, powinien być prezydent w Polsce I wtedy Polacy zobaczą, że Pierwsza osoba w państwie Zaczyna rozstawiać ich po kątach po, Pomalutku I porządkować scenę polityczną Bo to trzeba uporządkować, bo wyprowadzą ludzi na ulicę. Po prostu. W ostatnich tygodniach dwóch, Andrzej miał wiele takich poważnych i ostrych wypowiedzi, zwłaszcza jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. to jest dobra taktyka? Czy, bo wiele osób mówi, że powinien być bardziej koncyliacyjny, iść do centrum, szukać tam poparcia. Proszę Państwa, polityka w Polsce niestety już jest na ostro. Tu nie ma dyskusji, wszyscy to wiemy. I dzisiaj prezydent powinien no niestety czasami podnieść głos na to wszystko. No. A to jest zwycięstwa, zwycięzca, by mówili zrazi tych umiarkowanych. Tak, tak, zrazi. Nie, właśnie nie. Właśnie nie zdradzi taki umiarkowanych. I powiem szczerze, że ja o, o ile do Prawa i Sprawiedliwości mam pretensje, że nie robią reform, tylko markują reformy. I to, co tam opowiadają o tych reformach gospodarczych, to takie tam opowiadanie. Natomiast prawda jest taka, że prezydent Duda przespał cztery lata. No, to on nie był taki przez cztery lata. On powinien być cały czas. On nie powinien w kampanii wyborczej taki być. On powinien taki być. A wtedy nie musiałby to udawać to 4, nie siebie. Andrzej, da przez lata. No był... więc on objeździł Polskę. On jest pracowitym człowiekiem. Nawet kiedyś w cztery oczy się go pytałem, czy on kondycyjnie to wszystko wytrzymuje. Mówi, że wytrzymuje. E, bo to jest, proszę Państwa, wstawać o piątej rano, żeby wylądować gdzieś, nie wiem, w Belgradzie. Za chwilę leci do Brukseli. To wszystko kosztuje i energię, Tylko, i czas. Poza objazdami, poza tym, że był w każdym polskim powiecie, czego nie zrobił żaden prezydent wcześniej. Był w powietrach, gdzie w ogóle nigdy nie było prezydenta no Ale to słuchaj, ani... księga, do księgi Ginesa go zapiszemy. No, to nie chodzi no, o to, to żeby to jest takie pole. sobie stawiać. A drugie pole jest to wyższe, czyli jakaś debata z rządem tutaj zabrakło? Czy, czy prezydent no. stanowi z zadania, żeby kreować politykę tą e, prawną, tą parlamentarną? Prezydent Duda odro znaczy odrobił tą lekcję e, turystyczną, czyli on szukał kontaktu z ludźmi, e, ale prezydenta wybierają ludzie. Ludzie wybierając prezydenta, mam nadzieję, że go znają. Nie trzeba powielać tego ciągle. Natomiast prezydent powinien ciągle tu panować nad sytuacją a panował? Andrzej To jest te no pięć lat. Albo jest, albo go nie ma. No i rzecz w tym, że prezydent powinien zabierać, a ja, ja jako poseł widziałem, że fotel prezydenta był tylko czasami zapełniony. Natomiast prezydent powinien po prostu zwyczajnie politykę prowadzić wobec Sejmu, wobec Senatu. Że mało inicjatyw ustawodawczych. Ma, ma taką inicjatywę, mógłby z tego korzystać, a jednak Frankowiczów pominął, że tak powiem. Złożył ustawę, tylko a, potem nie rząd ta. jej nie poparł. No i, mamy, i uwaga, i teraz dochodzimy do sedna. W Polsce mamy kłopot z władzami i nie tylko z sądowniczą, ale mamy z ustawodawczą i wykonawczą, ponieważ wykonawcza pełni rolę ustawodawczej, a ustawodawcza jest tylko odklepania. I nam się patologie robią, bo kto inteligentny wymyśli sobie pracę. Zawsze wymyśli komuś pracę. A więc rząd, jak wymyśla ustawę, to po to, żeby nam, obywatelom, pracy dodać, a nie sobie doda, a nie sobie. I to jest ten problem. A Sejm ustawodawcza jest przedstawicielstwem obywatelskim. No dobrze, to jeszcze do Andrzeja Dudy wróćmy. Po tych pięciu latach pierwszej kadencji on może dla Pana głos liczyć, jeżeli coś obieca. Jest, nie, ale jest, ja nie, znaczy, jest w potencjalnym wyborze Pana Marka No to Kupiaka. siedzimy tutaj. Co Pan jest w stanie obiecać, żebym miał ja był zadowolony? Na litość boską, bo wszyscy dzisiaj obiecują. Biedroń mówi 1600 emerytury. Człowieku, to o czym Ty mówisz dlaczego w ogóle? nie 16? E, no, prawda? No, 16. no dlaczego nie 16? No przecież obiecać wszystko można. Nikt tyle Wam nie obieca, co nie da, co obiecuje Biedroń. No dobrze, no ale Andrzej Duda jest sprawdzony, 50 prezentury za nim za chwilę będzie i coś za nim przemawia. Znaczy, ja jedno, co Na mogę powiedzieć dużo, że... o panu prezydencie, to to, że wstydu nie ma. Natomiast y, można efektywniej i ma jedną wadę, bardzo poważną wadę, ma Andrzej Duda. E, absolutnie nie odciął pępowiny od prawa i sprawiedliwości. I to jest jego generalnie kłopot, dlatego że on nie może występować jako autorytet rozstrzygający, bo jak tylko jest wbrew, natychmiast są fochy. I to widać wyraźnie. Natomiast nie może być takiego. Dla bezpieczeństwa państwa yy, ta pępowina musi być odcięta absolutnie. A tutaj widać, że no, nie można odciąć tej pępowiny. To już powiedzieliśmy trochę na koniec ten wątek rozszerzmy walki o Polskę, bo to być może z pana zdaniem będzie najważniejszy temat tej kampanii? Suwerenność państwa? No już tą bitwę pół świata się zaczyna angażować. Jest, niech państwo nie wierzą, że w Ameryce, w której Warszawa leży koło Moskwy, dwóch senatorów nagle pisze list, bo jest zatroskanych. Nie, jem ktoś po prostu to napisał, a oni to podpisali. Tak jest też i w polskim Sejmie, że z gotowcami przychodzą pięciu, sześciu posłów podpisuje, czy tam piętnastu i coś powstaje. Ten nie, proszę się w ogóle nie przejmować. To nie Senat, a dwóch senatorów bez uzyskania żadnej zgody niczyjej, czy pozwolenia wolenia, wysłało sobie list. To Sato, żadna to afera Sando międzynarodowa. Tak. Natomiast w Europie toż powinniśmy być przyzwyczajeni, są dwa standardy. Nie wiem, jak Macrona przywitać, może w żółtej kamizelka? No właśnie, przyjedzie prezydent Macron, czy my? z pomidorami albo jajkami, bo <grym> jajkami kiedyś ja, Jak można mówić w Polsce, że nie ma demokracji, jak po ulicach Paryża e, e, płynie krew? No jak można? No? Mm, I unoszą się chmury dymu Łzawiącego Marek Jakubiak, były poseł, być może. A właśnie jest pytanie od, od radiosłuchaczy, od użytkowników Twittera, Zbigniew Rudnicki pyta, dlaczego Pan nie jest w strukturach prawa i sprawiedliwości? Zawsze Pan bronił Polski. I, i ja jestem Polakiem, tak. ale ja nie jestem z Prawa i Sprawiedliwości, ja jestem Polakiem. I to, że mamy zbieżne poglądy z Prawem i Sprawiedliwością w niektórych sprawach jest faktem oczywistym. Natomiast jest część poglądów, w których się po prostu nie zgadzamy. No. I, i szczerze, mówiąc, szczerze mówiąc, ja nie zabiegam o to, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości. I to jest jasna deklaracja Marek Jakub, jak były poseł prezes Browarów Ciechan, między innymi, był gościem po tak Internet. Dziękuję Miłego dnia Państwu. Życzę. O, akcyza jeszcze. Co akcyza? No uchwalona podwyżka akcyzy. No ja mówię o tej narracji, że taka y, śmiesznostka mówiąc, że to o zdrowie chodzi, o to tam, to taka to może nie śmiesznostka, ale ta, takie bajanie. Tak, po za prostu, jest na pana produkty. E, tak, tak. To jest, to jest e, proszę państwa, reg po, po prostu. No, Utrudni jest, biznes czy ułatwi? Nie, tam myślę, że to akurat w piwie to nie ma większego znaczenia. No to Chociaż podwyżki wystać. podatków są absolutnie czymś złym. Yy, yy, natomiast mówimy tutaj o podatkach bezpośrednich, yy, które dotyczą yy ludzi. Ja jestem zdania, że, yy, że po prostu yy, ta idea jednoprocentowego podatku przychodowego zamiast CIT-u daje państwu więcej pieniędzy, bo CIT-u nie trzeba płacić. A to no więc... już zupełnie inna rozmowa, panie Masakra po prostu. Prezesie. Interpretacje podatkowe, masakra. Ma tak, Jakub, jak kiedyś tej masakry urządziemy na poważnie, by ukończyć bo to jest. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co się naokoło nigdzie dzieje, jeżeli chodzi na przykład o przedsiębiorczość. A tutaj można jednym krokiem załatwić temat. I no. ludzie sobie nie zdają sprawy, jak trudno jest zakończyć wywiad z Markiem Jakubiakiem. <laughs> Teraz trzeba to załatwić. Marek Jakubiak, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia, życzę. W to godzinie to czas na przegląd pracy.